wyższej klasy jakości. Pięć minut. Będzie 25 minut? Nie. Myślę, że nikt tutaj nie będzie obserwował 25-litrowego boju. O, kategoria półciężka, więc tutaj jest z czego pałąc, aby tego zobaczyć, nie wypada naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Przerostuj przewagę zasilu na korzyść Tomasza Nartuna. A jego zadaniem jest nie dopuścić Korwata blisko, żeby ten mógł skorzystać ze swojej ogromnej siły. No właśnie. Dobrze, teraz kiko przepuścił. Ale z tego trąbki, jakie rewelacyjne wykonanie Nartuna. A to będzie jest to korzysta wasze tego prądowego dopięcia. No jest to doskonała broń na przytrzymywanie rywala w dystansie. No i na pewno będzie miał spory tutaj problemy z rozszyfrowaniem zamiarów Polaka. A i pan Erslan, Tomek walczy tak mocno asynchronicznie. Chociaż teraz dobra kombinacja dwóch prostych wykonań Chorwata. Jeżeli tutaj Erslan ma coś ukradł dla siebie w tym pojedynku, to na pewno właśnie będzie to... No właśnie, siostrze, obradziliśmy ten prawy, który będzie starał się trafić w głowę Nartuna. Pytanie, kiedy Tomek będzie próbował jednak skorzystać z tej płaszczyzny walki, który jest absolutnie mistrzem, a czyli przejść walkę do Bateru? No jest tu paradoksalnie, jakby zastępny. I męczy swojego rywala, jak przyjmie Erslan kilka potnięć, które odbierają obie. Rąk raczej walczy z Erdanem, nie radzimy tą chłopi opuszczać. Teraz się ciągle tą wyciągniętą ręką dystansować. No, ryzykowne są te odchodzenia pełniki, bo za którymś tam razem może się nie udać. A ponieważ dysponuje Korwat naprawdę bardzo mocnym uderzeniem, więc może być różnie. Wciąż rzecz jasna. No przepada jakości rywali, z którymi spotyka się Tomasz Nartun w porównaniu z Erslanem jest ogromny. On nie podpowiadany oczywiście, ale doświadczenie również tutaj na korzyść Tomka Nartuna. No i warunki widzę. Ale to jest MMA i tutaj mogą się rzeczy zdarzyć, choćby podczas tej gali, o których absolutnie nikt nie przewidzi. Kto by przewidział, że Andrzej Grzebyk złapie nogę w starciu o zarobkistę. Doskonałe w tej chwili szybkości, wyczucie Tomasza Nartuna. Zakończy tę akcję właśnie lewym sierpem. I czerwieni się tam od wewnętrznej strony. Tak, przyzwyczaił do wewnętrznego kopnięcia, a to teraz zmienił na wewnętrzne, zewnętrzne, ale płytkie poprawił również to platformę. Odpowiedział kopnięciem płytkiego bardzo mocnym. Ten flopkick znakomity u Nartuna. Nie wiem, czy nie więcej powinien korzystać z tego reprezentant Polski. Poszukaj swojej gry, czyli może będzie wprowadzenie. Może będzie wprowadzenie. Bo w stójce na pewno jest większe ryzyko nadziania się na jeden z mocnych ciosów Korwata. No i właśnie, to jest niebezpieczne, kiedy Erslan rozpuszcza ręce, kiedy znajduje się blisko Nartuna. Za każdym razem. Ale kiwną teraz te dwa proste. Kapitalna praca defensywna Erslana. Ryzykownie cały czas ta garda Tomasza Nartuna. Pół minuty do zakończenia rundy pierwszej. Jeżeli chodzi o kopnięcia, zdecydowana dominacja Polaka. Kolejne ciosy. Jeden i drugi.
que vence. Musi trzymać te ręce wysoko, szczególnie właśnie, kiedy włóczy tymi cepami. Lewa ręka Markuna jest zdecydowanie za nisko, kiedy śmiga tym prawym cepem Ivan Ersa. No właśnie, jest tam Piotr Bagiński, co mówi o pan? Nie ma co ryzykować, należy z przybicia piątki od razu. Może nie bezpośrednio, aby tutaj być fair play, ale zaboksować lewy prosty i rzucić się w nogi rywala, wprowadzając do parteru, no to jest płaszczyzna, w której zdecydowanie lepiej na pewno czuje się Tomek Narku względem swojego rywala. O, proszę, bardzo mocne to podjęcie przez rękę, otworzył swoją lewą stronę Ersan, który stara się wyeliminować w tej chwili wykroczną nogę Polaka tymi podjęciami w łydkę. Teraz może być tylko lepiej, bo ta walka może już za chwilę się skończyć. Blisko wpięcia jest Tomasz Narku, jeszcze spycha Chorwat jego prawą nogę, ale gdzie ta? Ależ się skleił bombę! Tomek Narku jest i ręka przełożona.